Witam Was serdecznie. Przyszła do mnie dzisiaj przesyłeczka, paczka. Dzięki Krzysztofowi Walter ze sklepu Smokhouse z Guru otrzymałem tutaj coś do testowania dla Was. Zaraz zobaczymy, co to jest. Dosyć dobrze zapakowane. Aż za dobrze. Dużo biurokracji teraz z tymi przesyłkami związanymi. Spróbuję tę makulaturę stąd wyjąć. O, tu ją przyduszę sobie czymś. Tu jest drugi list przewozowy. Dosyć dobrze zapakowane, ofoliowane. Gdzie bym cię tu mógł uciąć? A, tutaj. Udało się. Chciałbym po folii, ale chyba niestety muszę pójść po kartonie. Zobaczmy. Co my tutaj mamy w środku? Co my tutaj dostaliśmy? O, mamy kabel z brytyjską wtyczką. Miło! Rzadko się zdarza. Mamy zremki. I to spory zapas. O, tu się rozerwało, bo aż dwa opakowania. Powiem Wam, że są faktycznie drobne w porównaniu z tymi, co używam. Z innym dymogeneratorem, styropian zabezpieczenia, przykrywka. No chodź tu, chodź do taty. Sama paczka jest mniejsza niż Thermowid. Zobaczmy, jak on wygląda. Dekielek. Spróbuję go ładnie rozpakować, żeby nic nie poniszczyć, bo to sprzęt na wypożyczenie. O, tutaj jeszcze. Pięknie, leciutki. Powiem Wam, że myślałem, że to będzie większe. Wygląda zacnie. Całkiem fajnie to wygląda. Miejsce na kabel. Tutaj chyba sterujemy mocą. Instrukcja się kłania. Popielnik. I tak to bierze i wygląda. Uwielbiam dbałość producentów o takie detale, żeby nam się ta nierdzewka nie zarysowała w transporcie. Jest to bardzo fajne, miłe. Czuję się, jakbym miał sprzęt od Apple'a, bym rozpakowywał. Tak to bierze i wygląda. Tu mamy zrębki. Ja się postaram go przetestować w miarę szybko i zdać Wam relację, jak to bierze i wygląda. Dymogenerator mamy dzięki uprzejmości Krzysztofowi Walder ze sklepu Smokhouse z Guru do przetestowania i nie mogę się doczekać, aż go zacznę testować, więc do usłyszenia.